Proszę Państwa, jako że jesteśmy smakoszami kebabów, sprawdzimy, gdzie jest najlepszy kebab, gdzie jest najgorszy. Wystawimy im ocenę. Sprawdzimy, gdzie można się dobrze nażreć. Teraz kebab Super King, ulica Swobodna w Białymstoku. No i proszę Państwa, dzisiaj kupiliśmy jednak coś innego niż zwykle, czyli kebaba w formie tortilli, ale tylko z samym mięsem, żeby w środku nie było warzyw, tylko coś innego, żeby nie jeść cały czas tego samego, oceniać cały czas tego samego, tylko dzisiaj kupiliśmy coś takiego, że w środku jest tylko same mięso, wołowina z baraniną zmieszana. No i Rafał, co o tym sądzisz? Oddaję Ci głos. Oczywiście polecam serdecznie ten lokal, polecam także tam pracowników. Oni są z zagranicy, tam chyba z Indii czy z Bangladeszu, ale to nie jest nieistotne, to jest nieważne. Starają się mówić w miarę w języku polskim, widać, że się uczą tego języka naszego narodowego, pięknego. Mają pełen fach, profesjonalizm w robieniu właśnie takich tortil, kebabów. I ja chciałbym, żeby właśnie tego typu lokalów było jak najwięcej, żeby się pójść, po prostu zjeść i jestem suty. A co mi się najbardziej podoba? Syty! Jeszcze, co mi się spodobało? Asortyment bardzo bogaty w napoje. Bardzo dużo tego. Ja miałem też tureckie napoje, no. Tak, asortyment jest bardzo, bardzo bogaty. Tam był też ten kefir, który by chciał ty kiedyś spróbować. Właśnie ten do niwelowania ostrego tego sosu, nie? Że jak ludzie jedzą ostry sos, to po prostu jak wypijesz, to lepiej się człowiek po prostu wtedy czuje, nie? Co ja mogę powiedzieć? O samym kebabie. Mięso, baranina z wołowiną. Nawet dobrze. No to naprawdę jest mięso rozmnożone tam. Zmielone z tłuszczem z baraniny. Tej baraniny w ogóle nie czuć. Tak jak ja ostatnio jadłem w Wielkiej Brytanii kebaba, to tam było czuć, że to jest baranina. Natomiast tutaj to w ogóle nie czuć baraniny, nic. Ale no, Polska, no to co? W Polsce tak. Tylko takie coś kupisz. U nas po prostu, no niestety do Polski zjeżdża troszeczkę w innej kategorii mięso. Co nie oznacza od razu, że też jest źle. Ci panowie potrafią to przyrządzić bardzo dobrze. Bardzo tak smakowo wygląda pięknie ten kebab. Ale smakowo, wyśmienicie, no. Smakowity. Ciasto. Absolutnie. Znaczy nie, bezapelacyjnie popieram po prostu, nie? Więc może przejdźmy do ocen. No ja powiem tak, jeszcze tylko jedno zdanie tutaj. No dobrej jakości ciasto, dużo mięsa, no bo tylko mięso, tam warzyw w ogóle nic nie było. No i sosy. Sosy może tak, że tak powiem, jadłem już lepsze, ale kebab ogólnie ocenię zaraz dobrze, więc co? Ilość mięsa to 10 na 10, no bo 10 co? Tylko 10, mięso. No więcej, tylko mięso. Tylko mięso, no więc 10 na 10, no. Gatunek mięsa, wołowina, tak jak mówiłem, zmieszana z baraniną, ale z tego, co czytałem na internecie, no to ta wołowina tak naprawdę jest zmieszana z tłuszczem z baraniny. Tam prawdziwej baraniny tak naprawdę nie ma. Cena 11 zł. Wcześniej to na po 10 zł. Oni musieli o złotówkę podrożyć, bo tu może ze względu na te podatki, to widzisz, no tak, wiadomo, czynsze, podatki i tak dalej. No. Więc 11 zł myślę, że cena odpowiednia. Jak no, kebab z samym mięsem, a gdzieś indziej my kupujemy kebaby po 15, po 13 zł i tam jest mięsa, no ile? No, tyle co kot napłakał. Tyle co kot napłakał, no przynajmniej nie całość. Połowa czy 1/3 to jest mięso. No a tutaj masz full mięsa i tylko placek i ciasto. Więc co, cena jednak 11 zł moim zdaniem odpowiednia, jak najbardziej, tak? No i ocena, tak. Oddaję Ci głos. Dajemy maksa. Maksa dajesz? No ja daję maksa. Ja jednak nie. 9 na 10 to dam, ale tylko dlatego, że po prostu mięso było dobre i ciasto było dobre. Dałbym 10, ale ten sos jednak był troszeczkę za słaby. Ja jadłem już lepsze sosy różne w kebabach, różnych innych. No akurat to był sos taki, myśmy wzięli czosnek i ostry, Ty wziąłeś też czosnek i ostry, ale były takie, no mogły być lepsze. No, ja w każdym bądź razie uważam jednak, że tutaj częściej będziemy się stołować, bo jednak tu jest, widać, profesjonalizm. No, Rafał lubi ten lokal, ja to tak powiedzmy znam w Białymstoku lepsze, ale no, my nie musimy się zgadzać, my jesteśmy smakoszami, każdy lubi coś innego, nie? Więc dokładnie, Oskar. Zapraszamy do następnych filmików. No, siemanko. Pa. Siemanko. Pozdrawiamy wszystkich smakoszy kebaby. Daj suba i łapkę do góry. I to pięknie się prezentuje, pięknie, tak pięknie zapakowane, to się właśnie tego się ceni i to jest właśnie najpiękniejsze, nie? Że tak się tak zapakowane. Tak to, pachnie? Pięknie pachnie, aż tak, smaku, tak, powąchaj pani, tak, nie? Tak, jak nie dla psa kebaba, proszę was, nie dla psa kebaba. Dobra, dawaj. Wrzucisz. Nie dla psa kebaba!
Nie na psa kebaba. Dobra, otwieraj. Dobra. Jednego mi, jednego tobie. Prawa, lewa? Ja prawa, no. No wiesz, ja też prawa, ale ty masz. A ty teraz do prawej, przełożysz sobie. No przełożę, do prawej, nie. Dobra, to... Wiesz, tylko świnia nie zmienia poglądu. Tak.